dobry. W dzisiejszym odcinku Lubię Tu Być jesteśmy w miejscowości Bajerze w województwie kujawsko-pomorskim, dokładniej w historycznej ziemi chełmińskiej. I w tej miejscowości znajduje się piękny pałac oraz otoczony starym parkiem. Miejscowy pałac jest, że tak powiem, troszkę we władaniu tutaj księdza Edwarda Wesołka. No, ksiądz się tutaj trochę nam miga, ale no, zajmuje się ksiądz tym pałacem. Dzień dobry, witam serdecznie. Właśnie, co by mógł ksiądz powiedzieć nam o historii, o początkach w ogóle, skąd nazwa może miejscowości właśnie Bajerze, albo jaka jest postać związana z tą miejscowością? Ja jednak bronię tutaj polskich interesów, że tak powiem. Dobrze. Bajerze wcale nie musi to pochodzić od Bayern, Bawarię. Mhm. Może to by być po prostu tak, jak jest Pojezierze, Zajezierze i tak jest Bajerze. Czyli miejsce Bagien. Miejsce Bagien, Bayern. To jest, ale to moje prywatne zdanie. Dobrze. I związana z tą miejscowością związany był Mikołaj Bajerski. Mikołaj z Bajerza. Z Bajerza, potem Bajerski już też nazywał. I stąd to nazwisko się wzięło. No, wielu było takich słynnych bajerskich, potem przenosili się dalej. No i potem w dzieciństwie znałem bajerskich, ale nic o Bajerze nie słyszałem, bo gdzie tam. No ale w końcu ksiądz tutaj trafił. A wreszcie tak trafiłem. A sam pałac, który mamy obecnie tutaj przed nami, jaka jest jego historia? Kiedy on powstał, ten obecny budynek? W latach 70. XIX wieku. Został wybudowany przez Ernesta Arntala. To mówię, że to mam pewność. W archiwum napisałem, bo prawie wszędzie piszą Antal. Nie Antal, ale Arntal. I więc właśnie to był ktoś tam tu władał tymi tutaj kilkoma setkami hektarów. I potem w 1931 roku sprzedał to Henrykowi Hoffmanowi, swojemu ziomkowi. I on był właścicielem do końca II wojny światowej? Do rozpoczęcia wojny. Potem wojna to już później tu podobno to wojsko niemieckie miało jakąś tam siedzibę. Potem rosyjskie, tu były nawet strzelania jakieś, ale to już nie mamy na to jakichś dowodów. Ale z całą pewnością było też. A po wojnie? Co się działo w pałacu? A to najpierw to była taka szkoła dla dziewcząt. Takie uczenie dziewcząt wszystkiego. Gotowania, szycia i tak dalej. Potem szkoła rolnicza. Potem znowu SKR i tak dalej. Przedziwne tu... wiele rzeczy się działo, ale tak, ogólnie związane z jakąś rolnictwem, tak? Nie, już później już tak. Potem nie. Tak. Dobrze. A w którym roku właśnie jakby ksiądz znalazł się tutaj w tym pałacu? W 1992 roku. I wtedy no właśnie z wójtem rozmawialiśmy. On chętnie by tego się pozbył, bo zaczął budynek się już rozsypywać. Myślę, że gdyby nie gmina nie pozbyła się w ten sposób, jak się pozbyła, to by już dzisiaj pałacu nie było. I coś tutaj powstało właśnie? Powstał taki dom rekolekcyjny. I z tym, że tutaj zarządza tym Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. To jest bractwo, które używa tylko starej liturgii. Przedsoborowej, tak zwanej. Tak. I nowości nie uznajemy. Po prostu tak zawsze było i tak ma być. Czyli jeżeli powstało miejsce rekolekcyjne, to też po wcześniej nie było kaplicy, tak? W tym pałacu? Nie, oczywiście nigdy nie było przed tym kaplicy. Nigdy nie było, więc musieliście też urządzić kaplicę. A ona powstała w miejscu, co tam było wcześniej, przed tą kaplicą, jakby oryginalnie w pałacu? Dłużej to był ogród zimowy. Na zimę donice różne wciągali na zimę, żeby jakoś przetrwały zimę. A teraz jest kaplica. To jest kaplica. Dobrze. A cóż zabytkowego, poza samym oczywiście budynkiem z XIX wieku, czy jakieś w środku ruchomości albo coś pozostało z czasów budowy, albo teraz zostały sprowadzone do kaplicy jakieś nowe rzeczy? To znaczy... Nowe, stare. Nie, no znaczy tu jest dużo rzeczy, nawet starszych od pałacu.
ale wszystko to jest nasze. Albo otrzymaliśmy, albo kupiliśmy. Dobrze. No i jest też piękny park, tak? No tak, prawie 4 hektary. 4 hektary. A najstarsze drzewa w tym parku? No myślę, że to jest najstarszy. Dom 200 lat, tak konserwatorzy mówią. Nie ma na to dokumentów żadnych. Nie mamy zupełnie nic, jakie tam były. No, dobrze. Tak. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź i za opowiedzenie o tym miejscu. Zapraszamy do Bajerza, aby tutaj zobaczyć sobie zarówno ten piękny park, jak i wspaniały XIX-wieczny pałac. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy na mszę świętą tradycyjną.